Cześć! Witajcie kochani w kolejnym filmie kulinarnym. Z racji tego, że zbliżają się święta, a my tym razem święta spędzamy w Grecji, tu na wyspie Kos, to będziemy robić tradycyjne greckie ciastka, które robi się właśnie na święta i nazywają się melomakarona. Tu mamy wszystkie składniki, które będą nam potrzebne do zrobienia tych ciastek. I żeby nie przedłużać już, szybko wam wytłumaczę, co tutaj mamy i zabieramy się do robienia. Więc tak, będziemy potrzebować mąkę, cukier biały, proszek do pieczenia, cukier puder, tu mamy cynamon w proszku, soda do pieczenia. Tu jest w proszku sproszkowane goździki. W Polsce chyba to się nazywa przyprawa korzenna, z tego co tak patrzyłam w internecie, ale to są goździki w proszku, ale też będziemy potrzebować dosłownie 3 goździki, takie normalne, jak to się mówi, w całości po prostu. I oczywiście pałeczki cynamonu też będą potrzebne w całości. Świeże pomarańcze. Tutaj nawet możecie zobaczyć, że mamy jeszcze z liśćmi. Olej słonecznikowy tym razem, nie grecka oliwa z oliwek. Niektórzy dodają, my natomiast zrobimy ze słonecznikowego. Słuchajcie, orzechy włoskie, które później też zrobimy w proszek. Zobaczycie zresztą. Miód, my mamy akurat słynny miód tymiankowy z Kos. No i trochę alkoholu, akurat my mamy brandy i mamy metaksę, ale może być też koniak, co tam macie, po prostu do smaku. Także to są wszystkie nasze składniki, które potrzebujemy, mam nadzieję, że o niczym nie zapomnieliśmy. Jeżeli tak, to w trakcie będziemy wam o tym mówić. No i co, no i zabieramy się do robienia słynnych greckich ciastek melomakarona. Teraz Dionizis pobierze właściwie skórkę z 2 pomarańczy, bo też nam będzie potrzebna. Ale pachnie. Chciałam wam coś pokazać w trakcie, kiedy Dionizis trze skórkę z pomarańczy. Słuchajcie, mamy tutaj Greka, który, zaprzyjaźnionego Greka, który ma swoje drzewa mandarynkowe i pomarańczowe i dał nam właśnie dzisiaj całą siatę pomarańczy i cytryn. I teraz tak, słuchajcie, mam tutaj 2 pomarańcze. To z, tutaj z liściem, to jest właśnie od zaprzyjaźnionego Greka, a to jest kupione w supermarkecie. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć. Nie wiem, czy to widać. Nie, tego tak nie widać na kamerze, ale tutaj od razu widać, że się bardziej świeci od tego. Ponieważ te pomarańcze, nie wiem, one są jakoś woskowane, myte, nie mam pojęcia. I my te pomarańcze jemy tylko to, co jest w środku, czyli obieramy i tą skórę z woskiem, można powiedzieć, wyrzucamy. Natomiast właśnie te od zaprzyjaźnionego Greka, świeże, prosto z drzewa. Dionizis właśnie tą skórkę pobrał i dodamy do naszych ciastek. Żeby nic się nie zmarnowało, z pomarańczy, które została obrana skórka, tak jak widzicie, Dionizis wyciska teraz świeży sok z pomarańczy, bo też będzie nam potrzebny. Kochani, tak jak widzicie, mamy tutaj 2 miski, w tej większej będziemy wszystko mieszać. I teraz tak, do mąki, 900 gram mąki tutaj mamy, dodaję łyżkę pudru proszku do pieczenia. Łyżeczkę. I tą mąkę będziemy dodawać na sam koniec, więc teraz dodajemy olej słonecznikowy. Tutaj mamy akurat litr oleju, a potrzebne nam jest 480 gram. Dlatego dodamy mniej więcej połowę tej butelki. Do oleju dodajemy 50 gram naszego brandy albo koniaku, co tam macie. Następnie dodajemy 2 łyżeczki sproszkowanego cynamonu. 1 łyżeczkę sproszkowanych goździków, czyli tak zwanej przyprawy korzennej. I teraz wszystko mieszam.
Teraz do tego będziemy dodawać 200 gram cukru pudru i będziemy wszystko dokładnie mieszać. Następnie skórkę z dwóch pomarańczy. I teraz taki trik: do naszego świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy dodamy jedną łyżeczkę sody. I dodajemy. I do tej płynnej masy będziemy dodawać teraz wcześniej przygotowaną mąkę z proszkiem do pieczenia. Pozwólcie, że zdejmę obrączki, bo trzeba będzie to teraz fajnie i dobrze wymieszać. Denis mi w tym pomoże. Tak powolutku, powolutku, nie od razu wszystko. Kiedy czujecie, że już nie jesteście w stanie mieszać, to zamieniamy się i ręką wszystko. Masa musi być sucha na tyle, żeby odchodziła od rąk, ale chyba nie muszę wam tego mówić, bo wszystkie ciasta się tak robi. Akurat tutaj masa musi być sucha, ale tłusta. Zobaczcie, jakie mam tłuste dłonie. Teraz odstawiacie to na 10-15 minut. Tak jak widzicie, jest bardzo, bardzo tłuste. Teraz zabieramy się za robienie syropu. Potrzebujemy do tego 400 g wody, 400 g cukru, jednego przekrojonego pomarańcza, 3 takie malutkie goździki, i jeszcze 2 malutkie pałeczki cynamonu. I to będziemy teraz doprowadzać do wrzenia. Musi się ugotować. Teraz bierzecie troszeczkę i układacie takie kształty. No to od was zależy, jakie chcecie. Denis lubi okrągłe i takie mniejsze, ale mogą być też większe. Ja robię taką kulkę i ją tak trochę przyciskam. Jest ready. A to naprawdę zależy od was, jak lubicie. Wiecie, jak to pachnie? Mega fajnie, naprawdę świątecznie. I do piekarnika. Dobrze, kochani, słuchajcie, właściwie to jest wszystko. Nasze ciasteczka są jakby gotowe. Włożyliśmy je na około 25 do 30 minut w 180 stopniach. I uważajcie też, żeby wam się pod spodem nie spaliły. Pachną super. Tak one właśnie mają wyglądać. Poczekajcie, pokażę wam z bliska. To jest tak, jak ma to ciastko wyglądać. I z tyłu tak. I słuchajcie, co będziemy teraz robić? Istotną sprawą jest teraz końcówka, ponieważ będziemy te ciastka moczyć w tym syropie, który wcześniej zrobiliśmy. Teraz tak, słuchajcie, co przepis, to inna zasada. Ja wam powiem, że my robimy z przepisu Dionisa babci, po prostu się najlepiej na tym zna, czyli zimne ciastka moczymy w zimnym syropie. Niektórzy robią, że zimne ciastka moczą w ciepłym, niektórzy robią wszystko ciepłe. My natomiast robimy wszystko zimne, czyli zimne ciastka, które sobie już postały trochę, po prostu ostygłe, i zimny syrop. Na sam koniec będziemy posypywać tutaj, mam orzechy, tak jak widzicie, tutaj mamy orzechy włoskie, ale one są w całości, a musi być to tak pokruszone. Natomiast wiadomo, można kupić pokruszone orzechy jakby na posypkę, już kupione w supermarkecie, ale Denis takich nie lubi, bo on normalnie je takie orzechy sobie, wiecie, tak o, jako przekąska w ciągu dnia. Dlatego musieliśmy je najzwyczajniej pokruszyć. Dobra, i teraz wam pokażemy dwa sposoby na sam koniec, jak możecie właśnie przydekorować sobie te ciastka.
Dobrze, kochani, ze względu na to, że trwało to dość sporo czasu, żeby ciastka zrobiły się totalnie zimne, jest już wieczór, dlatego musimy posiłkować się tutaj lampą, no ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to. Dobra, pokażemy wam teraz dwa sposoby, jak zrobić, właśnie udekorować. Także to będzie sposób pierwszy. Będzie tylko z cynamonem, posypiemy troszeczkę i dodamy tutaj orzechów. A, nie sypamy. Bierzecie ciastko i zanurzacie w tym syropie, ale nie za długo. Przynajmniej my tak nie lubimy. My nie lubimy, jak jest to nasączone za bardzo. Tak jak do niej, trochę to odsączcie. Na jakiś dodatkowy tutaj talerzyk, no my tak robimy. Być może ktoś robi inaczej. I trochę orzechów. I to jest wszystko. Tak robimy praktycznie wszystkie ciastka. Także to jest pierwszy sposób, a teraz pokażemy wam drugi. Drugi sposób będzie z miodem. Napomnę. I też posypujemy orzechami. Także tak wygląda sposób numer dwa. To znaczy po prostu z miodem. Jak lubicie. My będziemy robić raczej bez miodu, bo już naprawdę to jest bardzo, bardzo słodkie. Także zrobimy wszystkie i wrócimy do was z efektem finalnym. Ta-da! Taki jest nasz efekt finalny. My akurat sobie tak to jakby przydekorowaliśmy, ale możecie dać to na normalny jakiś talerzyk. Kochani, my wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że ten przepis i pomysł wam się spodobał i być może ktoś z was w przyszłości skorzysta z tego przepisu. Tak jak mówię, my korzystaliśmy z przepisu naszej babci, bo jej najbardziej ufamy, ale nie ma tutaj jednego spójnego przepisu, którego Grecy trzymają się. Chodzi mi o to, że Grecy sobie to po prostu modernizują. Tak jak widzieliście, my dodaliśmy koniaku, my dodaliśmy miodu, cynamonu. Niektórzy po prostu tego nie robią. Bez miodu robią. Różne są tutaj i kształty tych ciasteczek. No my zrobiliśmy okrągłe, natomiast niektórzy robią podłużne, niektórzy używają specjalnych foremek do ciastek. Także tutaj swoją wyobraźnię można uruchomić i można sobie to zrobić na swój sposób. Dobrze, kochani, my wam z tego miejsca życzymy wesołych świąt. Dziękujemy wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Pa! Pa, pa!